Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Dzisiaj będzie vlog taki trochę tematyczny i, no może źle powiedziany, vlog atencyjny. O, to by było chyba dobre słowo, bo vlog zatytułowany 52 książki. Zapraszam. Jak pewnie wiecie, albo może nie, też szmery w tle to kot w kuwecie. Niestety mamy kota od niedawna i będzie pewnie przeszkadzał przy kręceniu. No ale wracając do tematu, jak pewnie wiecie, jest taki challenge, nie wiem jak to nazwać, internetowy, wyzwanie, 52 książki, czyli że zakładamy sobie, że przeczytamy w roku właśnie 52 książki. Ja tak mam trochę, że ja, żeby coś zmienić w życiu, to sobie muszę jakieś postanowienie zrobić. Dlatego ich nie robię z reguły. I potem najlepiej, jak już to postanowienie podejmę, to kontrolować je, tak zapisywać sobie coś, spisywać, sprawdzać. No taka samokontrola dość dobrze na mnie działa. Dlatego w zeszłym roku postanowiłem, chyba, nie wiem, w marcu, że spróbuję te 52 książki przeczytać i mi się udało. Właśnie dlatego, że sobie je zapisywałem, kontrolowałem, sprawdzałem i no, wyszło. Wyszło. Chociaż no, tu pewnie niektórzy by się mogli przyczepić, że a, bo tu trochę na siłę, bo tu komiksy. No ale komiks to też książka, tak. I dzisiejszy vlog będzie właśnie poświęcony temu mojemu pierwszemu podsumowaniu w tym roku. No bo to jest już grudzień, zbliża się czas właśnie tutaj podsumowań, rozliczeń i tak dalej. Więc taki pierwszy filmik dotyczący 52 książek. Ja wam zapodam teraz listę, żebyście sobie mogli obejrzeć. Jak ktoś nie chce, czy potrzebuje więcej czasu, to też może sobie zerknąć w opisie filmu. Też podam te wszystkie książki, które mi się udało przeczytać. No więc bardzo proszę. No i co? I tak się jakby już no, podsumowując i omawiając to, co się udało zrobić, patrzę sobie tutaj na listę na dole, to mamy najwięcej fantastyki, szeroko pojętej, bo tu jest i horror, jakiś tam jeden się pojawił, chyba fantasy najwięcej, ale science fiction też. No jakieś political fiction, to w sumie nie wiedziałem do czego, czy to do fantastyki zaliczać, czy może nie, taką inwazję na przykład. No z tym jest akurat dość trudno, ale co ciekawe, jest też całkiem dużo pozycji z literatury pięknej, to z tej starszej, jak i z tej nowszej. I to mi się bardzo podoba i to bym chciał utrzymać, chociaż mam wrażenie, że częściej komentowane i częściej odwiedzane są recenzje z fantastyki. A jak to już są rzeczy nowe, no to wtedy to już w ogóle. Potem co? Dużo kryminałów jest. No dlatego, bo mi się to łatwo czyta i w sumie lubię nawet. Z Pani Puzyńska się trafiła jakoś na początku tego roku i potem tak już ciurkiem poszło. Tam chyba z połowy jej powieści przeczytałem. No i obawiam się, że jak będą się pojawiały nowe, to też będę je czytał z czystej ciekawości, bo tam jest ciągłość tych losów bohaterów, więc no niestety w taki sposób człowiek wpada w serię. Jest też 7 komiksów i jeśli chodzi o komiksy, to ja bym chciał, żeby one były jednak nadal obecne tutaj na vlogu. Jest taka seria komiksowa Fables, baśnie, tak to się chyba wymawia. Ja ją kiedyś przestałem czytać i chciałbym do niej wrócić, bo Sandmana już skończyłem. Jak widzicie, tam zostały mi te takie okruchy, dodatki, jakieś tam poboczne wątki. Więc do baśni bym chciał wrócić, przypomnieć sobie i spróbować przeczytać większość tego, co wydano. Z tym, że Sandmana kupowałem, baśni chyba nie będę, bo jest ich zbyt dużo, więc będę raczej opierał się na tym, co znajdę w bibliotece.
tyle, jeśli chodzi o komiksy. Cztery tomiki poezji, o dziwo, się trafiły. Nawet nie myślałem, że aż tak wiele ich będzie. Dwa reportaże. I reportaży raczej więcej nie będzie. To pewnie wiecie, że ja tak akurat za reportażem nie przepadam. Zresztą mam taką konkurencję na YouTubie, bo jest całkiem przyzwoity kanał, który się nazywa Komórka z Książkami, i tam pan recenzuje tylko i wyłącznie, prawie tylko i wyłącznie reportaże, więc akurat o tym gatunku wie więcej niż ja. Ja mu też w paradę za bardzo nie chcę wchodzić. Parę powieści tak napisałem obyczajowych, bo ja nie wiem, czy na przykład takiego Żółczyka to można zaliczyć do literatury pięknej. Chyba nie, no a fantastyka to też na dobrą sprawę nie jest, więc to tak gdzieś takie pogranicza. Kilka książek inne, ale tam już w spisie to się pewnie możecie domyślać, która wpadła do kategorii. W zasadzie to jestem całkiem zadowolony z tego wyniku, bo no, wzięło się to z tego, że ten cały pomysł, że odniosłem takie wrażenie, że nie czytam tak dużo, jakbym chciał, więc stwierdziłem, o, 52 książki, to będzie super. Jest też takie drugie wyzwanie chyba internetowe, o ile ja dobrze pamiętam, gdzie już nawet nie liczba książek jest ważna, tylko ktoś, nie wiem kto, wymyśla takie kategorie tam, że w przyszłym roku przeczytam co najmniej jeden tomik poezji, jedną książkę z, nie wiem, XVII wieku, jedną powieść o marynarzach i tak dalej. Tam jest cały spis. Może też nawet 52 są w tym spisie. Może to w przyszłym roku będzie można spróbować zrobić, chociaż w moim przypadku to będzie trudne, bo jednak też ta lista, to wyzwanie dało mi to, że zacząłem więcej nowości czytać. I to mi się podoba też swoją drogą, że jednak ma się takie wrażenie, że się jest na czasie. Jeśli byście mieli jakieś pytania co do tych książek, które przeczytałem, bo pewnie część z nich się w recenzjach nigdy nie pojawi, chociaż nie wiem, zobaczymy. Sugestie oczywiście też możecie mieć, ale z sugestiami to jest tak, że ja no niestety nie bardzo mam czas, bo mam wielką stertę książek do przeczytania i pomysłów na to, co zrobić na kanale. Ale czasami są wyjątki. Ja to zresztą do tego wyjątku zaraz dojdę. Więc możecie je pisać, ale no, nie miejcie mi za złe, jeśli po prostu zwyczajnie nie wezmę ich pod uwagę. No, to tyle, jeśli chodzi właśnie o te 52 książki. I jeszcze tak na koniec o tym, co na vlogu w najbliższym czasie. Bo tak jak już zapowiadałem na profilu facebookowym, możecie na niego wchodzić i tam się jakieś rzeczy, no częściej na pewno niż filmy, pojawiają. Zresztą wiem, że nie było filmu w zeszłym tygodniu. Miał być, ale tak wyszło, że wyjechałem oglądać Ziemie Odzyskane i te Nieodzyskane też. I tak przy okazji właśnie ta 52 i trzecia książka padła w pociągu, została przeczytana przeze mnie. No a właśnie, a filmu w zeszłym tygodniu nie było, bo większość mi zeszła na jeżdżeniu. Stąd wracając do tematu, na następne tygodnie jeszcze w tym roku. Pewnie żadnego filmu świątecznego to nie będę robił, bo to chyba nie ma sensu, ale tak jak zapowiadałem właśnie na profilu facebookowym, który możecie sobie zalajkować, żeby być bardziej, jeszcze bardziej na bieżąco, to pracuję nad filmem o panu Wołodyjowskim i mam już zgromadzoną literaturę, mam już taką główną koncepcję, powoli zaczyna to mieć ręce i nogi, więc chciałbym, żeby w przyszłym tygodniu ten film się pojawił. Chciałbym też ten film, w przeciwieństwie do ostatnich, mocniej wypromować na różnych portalach i nie tylko. A z racji tego, że mam znowu bana na Facebooku i w tym roku to na głównym koncie facebookowym jestem mniej, znaczy mniej jestem niż mnie nie ma. O. Że z racji tego, że mam znowu bana na Facebooku, to będę to miał utrudnione. Dlatego jak się ten film pojawi, jeśli wam się spodoba oczywiście, bo to też nic na siłę, to mam prośbę o to, żebyście go wrzucali, gdzie uznacie za stosowne i za słuszne. No, to będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że się pojawi przed świętami w przyszłym tygodniu. Ale co z tych planów wyjdzie, to nie wiem.
W ostatnim tygodniu roku chciałbym zrobić właśnie jeszcze jedną recenzję, o którą ktoś prosił całkiem niedawno w komentarzu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że no z reguły już te sugestie jakoś tak, no nie biorę ich pod uwagę, bo mam za dużo po prostu do przeczytania, ale było tak, że ktoś mi napisał, a może, no dobra, no już powiem jaka książka, a może Inna dusza Orbitowskiego. Ja tak, ale zaraz, a co tu u mnie na półce stoi? Przecież to jest właśnie Orbitowski. I przeczytałem i faktycznie to jest książka warta recenzji, więc będzie recenzja na pewno. No nie powiem, czy pozytywna, czy nie. To już was podtrzymam w niepewności. I ostatnim filmem, który się pojawi pewnie albo przed Sylwestrem, tak chciałbym, żeby się pojawił, albo zaraz po, czyli gdzieś tak tam pewnie 3-4 stycznia wtedy, to byłoby podsumowanie mijającego lub ubiegłego roku. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale chciałbym trochę statystyk, może taki dłuższy film. Może wam trochę pokazać od kuchni, jak YouTube wygląda od środka, znaczy w moim przypadku oczywiście, bo to tam pewnie wiecie, więc trochę pokazać właśnie liczb, to co się zmieniło na plus, co na minus. Raczej wszystko idzie in plus, no prawie wszystko, są też takie rzeczy, które spadają, ale akurat chyba te wbrew pozorom mniej istotne. Więc tak mniej więcej wyglądają moje plany na ostatnie dni tego roku. No jeśli jakieś propozycje, koncepcje macie... O, kot przyszedł. To może wam go pokażę? Nie, spokojnie. O, właśnie tak. To jest on. Nazywa się Negro. Mam nadzieję, że się będzie może pojawiał w przyszłych filmach. Więc jeśli macie jakieś koncepcje, pytania, sugestie, to bardzo proszę o komentarze, jak zwykle łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu. No i co, bolało? Tak? Trzeba tak było miauczeć? Weź ty się zastanów nad sobą, nad przyszłość. Tylko mi tego nie przewróć.